Dla fanów muzyki filmowej Miejskie Centrum Kultury przygotowało nie lada niespodziankę. W sobotę w Ostrowcu wystąpi Maksym Rzemiński. Maksym Rzemiński to jest jeden z takich ciekawszych młodszej generacji pianistów, ale naprawdę dobry, który na swoim koncie ma już kilka płyt, ale specjalizuje się w muzyce filmowej. Ja chyba trzykrotnie oglądałem jego koncert i w Filharmonii naszej tutaj świętokrzyskiej i postaraliśmy się go zaprosić na 27 stycznia do sali w Etiuda. Koncerty muzyki filmowej to jedne z najbardziej widowiskowych wydarzeń, zawsze przyciągające fanów kina i wspaniałej muzyki. Przyjedzie z małym zespołem też muzycznym, więc to będzie, myślę, że jeśli ktoś lubi kino i ktoś lubi posłuchać muzyki filmowej z filmów oscarowych i nie tylko, myślę, że Noce dnie się pojawią takie czarne chmury, są to nagrania, które gdzieś słyszeliśmy, ale w takich aranżach na pewno zachęcamy do tego, żeby nas odwiedzić 27 o godzinie 18. Maksym Rzemiński ukończył pierwszy i drugi stopień szkoły muzycznej w Kielcach w klasie fortepianu. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Laureat ogólnopolskich konkursów pianistycznych. W roku 2017 Maksym Rzemiński został wyróżniony przez ministra kultury odznaczeniem Zasłużony dla Kultury Polskiej.